Cześć, witajcie serdecznie. Wiem, że bardzo lubicie takie spontaniczne nagrania, nagrania, które odpowiadają na najbardziej palące pytania, tym bardziej, że po długim weekendzie, wcześniej również po świętach, pojawiło się tak dużo różnego rodzaju zagadnień, wskutek czego otrzymujemy mnóstwo, no, powiedziałbym setki pytań codziennie, zarówno pod naszymi postami na Facebooku, czy na YouTubie, czy też w ogóle w mailach odnośnie swojej sprawy, czy skutków tego, co się dzieje. To dzisiaj postanowiłem nagrać takiego krótkiego, może 15-20-minutowego live'a, który będzie dla Was w zasadzie pewnego rodzaju też wyznacznikiem pewnych okoliczności, które ostatnio dzieją się w sprawach frankowych, zarówno dla tych osób, które jeszcze banku nie pozwały i co ciekawe, dzisiaj będzie właśnie bardzo dużo przekazu do nich, ale też i dla osób, które mają już na dzień dzisiejszy pozew złożony w banku, a w sądzie, przepraszam, przeciwko bankowi, no i czekają tak naprawdę na rozstrzygnięcie tej sprawy. Pomyślałem, że bardzo sensowne byłoby, abyśmy to wszystko poukładali w jakieś bloki. Te bloki będą tak naprawdę odzwierciedleniem naszych artykułów, które zamieszczamy na stronie Życia bez kredytu i tam też możecie na bieżąco zawsze czytać nasze komentarze i opinie odnośnie wszystkich swoich spraw, które macie z konkretnym bankiem. Nie będzie to oczywiście jakby coś na kształt przejścia po tej stronie, tylko wskażemy na ten moment, na dziś, te wszystkie najbardziej palące informacje, które pojawiły się w ostatnich dniach i to naprawdę w dniach, bo nie będziemy sięgali nawet do tego, co się wydarzyło w zeszłym miesiącu, dlatego że tak dużo rzeczy, które wydarzyły się w sprawie frankowiczów na okoliczność chociażby w roku Sądu Najwyższego i to będzie na pewno dzisiaj jeden z wiodących i przewodnich tematów podczas dzisiejszego naszego krótkiego live, ale też dalej idąc będziemy chcieli przedstawić te okoliczności, które wiążą się w ogóle z mową banków jako taką, czyli to, o czym mówi bardzo głośno ostatnio dr Artur Bartosiewicz z SGH, jak i też zagrożenia upadku Getinu. Oczywiście wiemy o tym, że są to na razie tylko i wyłącznie pewnego rodzaju przesłanki, do tego jeszcze nie dojdzie w najbliższym czasie, ale warto jest, żeby to wszystko sobie na spokojnie poukładać. Także zaczynamy. Zaczynamy od widoku naszego bloga. Na tym blogu możecie przeczytać m.in. artykuł, który w moim odczuciu jest obrazujący sytuację zarówno w samym Getinu, jak i tych okolicznościach, które wiążą się z pozwaniem banku jako takim, czyli tymi korzyściami, które daje pozwanie banku. No i zobaczcie, tutaj się wydarzyło. Tak? Mamy pod koniec kwietnia informację, która w jakiś sposób, można powiedzieć, zszokowała przede wszystkim kredytobiorców Getinu. Doprowadziło to również do spadku około 40%, zresztą on się cały czas utrzymuje na poziomie 30-40% notowania Getin Noble Bank na giełdzie. No, wynika to oczywiście z problemów finansowych, natomiast skutkiem tych problemów finansowych w pierwszej kolejności są ogromne rezerwy, które bank zrobił i tutaj na stronie możecie oczywiście przeczytać szczegóły również tego, co mówi prezes banku Artur Klimczak. Twierdzi oczywiście, zresztą słusznie, że obecnie większość sądowych spraw dotyczących kredytów frankowych w domyśle bank przegrywa, chociaż tutaj pan Artur jak zwykle mija się nieco z prawdą, bo bank zawsze przegrywał te sprawy. Oczywiście tutaj chciał w jakiś tam sposób bardziej, można powiedzieć, spowodować, żeby frankowicze czuli się odpowiedzialni za to. No nieprawda, odpowiedzialny jest bank za to, że kształtował tak nieuczciwe umowy i to już od wielu, wielu lat, to się nie zdarzyło wczoraj, więc bank mógł dawno się do tego przygotować. No i właśnie przygotowywał się, to znaczy bank już odpisał, odłożył na rezerwy w Narodowym Banku Polskim 1 300 000 000 zł z tytułu tych nieuczciwych kredytów, a wiadomo, jak tutaj podaje sam bank, że to jest tylko 16% wszystkich kredytów banków. To oznacza, tego banku, przepraszam, to oznacza, że 84% frankowiczów z Getinu jest zagrożonych tym, że w przypadku upadłości banku nie będzie mogło w zasadzie w żaden sposób dochodzić swoich roszczeń i to właśnie dotyczy też innych banków, bo trzeba pamiętać, że sytuacja tak bardzo krytyczna dotyczy obecnie oczywiście Getinu jedynie, ale inne banki typu mBank, Millennium czy też Santander mimo wszystko, oczywiście być może poza PKO BP, bo jest to jedyny bank, który ma bardzo mocne zyski i przez to te odpisy nie robią takiego dużego problemu w księgach banku, ale to, co jest bardzo ważne i to, na co chcę, żebyście zwrócili uwagę, to jest fakt tego, że
te osoby, które pozwały bank, którykolwiek będzie to bank, to na dzień dzisiejszy mogą liczyć na zabezpieczenie roszczenia tutaj w Wydziale Frankowym w Warszawie, w Sądzie Okręgowym, a to oznacza, że nie dość, że nie będzie miało żadnego znaczenia dalsze wykonywanie umowy w przypadku przejęcia banku Getin przez jakiś inny bank, który lepiej funkcjonuje. Pamiętamy, że tutaj mowa jest chociażby o PKO, tym z Żubrem, czy Aliorze, wszystko to są banki, które są gotowe do takich przejęć, ale de facto i per saldo trzeba też pamiętać, że na dzień dzisiejszy tylko 21% ogólnie frankowiczów pozwało banki, czyli w ślad za zwiększającą się ilością osób pozywających konkretnie swój bank, widzimy, że te rezerwy będą coraz większe, a to poszczególne banki może również prowadzić do problemów finansowych, dlatego czym wcześniej pozwiecie bank, tym wcześniej otrzymacie zabezpieczenie roszczenia i nie będziecie musieli płacić dalszych rat kredytowych i jednocześnie, to co jest najważniejsze, bank będzie musiał od razu zrobić rezerwę na wasze roszczenie, czyli nie będzie to w żaden sposób już w przyszłości dotykało was, tak jak dzisiaj nie dotyka tych frankowiczów z Getinu, którzy pozwali bank, bo ich rezerwy już są odłożone w Narodowym Banku Polskim. Oczywiście cały artykuł przekrojowo opowiada o historii dochodzenia do tych, powiedzmy, do tej sytuacji dzisiejszej. Zachęcam oczywiście do lektury. Ale tak jak powiedziałem, chcę jeszcze dzisiaj omówić kwestię tej zmowy. Tutaj doktor Artur Bartoszewicz z GH wielokrotnie już wskazuje, że mechanizmy stosowane przez banki są mało, powiedzieć, nieuczciwe, raczej są kwestią nawet czegoś na kształt zmowy. Zmowy w rozumieniu pewnego rodzaju przyzwolenia zarówno regulatorów, jak i tutaj chociażby KNF czy innych regulatorów, którzy wyrażają aprobatę temu, że bank stosuje stawkę WIBOR do tego, aby pobierać wynagrodzenie chociażby z tych kredytów stricte złotówkowych. I tutaj pan doktor twierdzi zresztą bardzo słusznie, że bank jest bardzo przywilejowany i tak posiadając chociażby, tutaj może dopowiem, szczególne przepisy artykułu 69 prawa bankowego, które pozwalają mu kreować pieniądze w zasadzie z niczego, a tutaj bank opiera się na WIBORze jako na stawce, która daje mu ogromny zysk. Wiadomo, że w ślad za rosnącą inflacją WIBOR również rośnie, a to per saldo oznacza nie mniej, nie więcej, tylko że bank w sposób nieuprawniony w zasadzie pobiera coraz większe wynagrodzenie, a pamiętajmy, że WIBOR miałby rzekomo odzwierciedlać koszt pozyskania kapitału. Prawda jest natomiast taka, co zresztą również podkreśla dr Artur Bartoszewicz, że przecież koszt depozytów jest dużo mniejszy niż koszt pozyskiwania pieniędzy na bazie pożyczek chociażby zewnętrznych opartych właśnie na WIBORze. Wobec tego, skoro bank ma bardzo niski koszt pozyskania kapitału, to nie powinien wszystkich równo traktować i pobierać wynagrodzenia z tytułu WIBORu, który jest ekstremalnie wysoki. No, te różnice są rzędu kilku punktów procentowych. No, mało powiedzieć, że nawet wspomniany wcześniej Getin twierdzi, że te miliardowe straty bardzo szybko zasypie ogromnym przychodami z WIBORu, który jak wiadomo jest dosyć mocno kontrowersyjny na dzień dzisiejszy. Zresztą zawsze był takim wskaźnikiem, który nie odzwierciedlał tej realnej stopy kosztów finansowania. Dlatego też wiemy, że w tym roku on zniknie. Pytanie jest, czy sektor bankowy wypracuje jakiś uczciwy wskaźnik, który nie będzie tak bardzo różnił się od kosztów pozyskania pieniądza. A z drugiej strony, jeżeli tak nie będzie, no to jak zareaguje tutaj, wiemy już, że są prace w rządzie, które mówią o tym, że ten wskaźnik ma być wobec tego zmieniony na jakiś odgórny. Mówi się o wskaźniku Polonia, ale to jest jeszcze na dzień dzisiejszy za wcześnie, żeby mówić, co miałoby tutaj zastąpić WIBOR. Natomiast wiemy, że to jest kolejny dowód na to, że ten wskaźnik jest absolutnie nieuczciwy. Zresztą pamiętamy również, za co jesteśmy bardzo wdzięczni panu doktorowi, że brał udział w naszym filmie Przekręt na Franka, który jest dostępny zarówno na naszym YouTubie, jak i na Facebooku, gdzie też podobnie wypowiadał się w kontekście mechanizmów kredytów waloryzowanych do franka, czy też do innych walut obcych. I tu przypomnę tylko, że kwintesencją tego wszystkiego są te prawomocne wyroki, które zapadają w sądach, w zasadzie w całej Polsce. Oczywiście wiemy, że najbardziej specjalistyczny wydział frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie prowadzi w zasadzie
te sprawy w taki sposób, że 100% spraw kończy się na zasadzie teorii dwóch kondycji poprzez stwierdzenie nieważności. No przynajmniej tak to jest w przypadku członków społeczności życia bez kredytu. Także kolejny artykuł, który naprawdę warto zgłębić, żeby też poznać w ogóle strukturę działania banków jako takich w przełożeniu zarówno na kredyty frankowe i tutaj jeszcze raz przypomnę, zachęcam do obejrzenia filmu Przekręt na franka, ale też i jak widać obecnie złotówkowy. Kolejny temat, który również pojawił się w ostatnich dniach, to Sąd Najwyższy i nowa uchwała Sądu Najwyższego 3 CZP 40/22. No to Sąd Najwyższy tutaj jak po pierwsze stanął na wysokości zadania, czyli wskazał w bardzo przejrzysty sposób, że te kredyty po prostu są kredytami nieważnymi i zdaniem Sądu Najwyższego, jak widzimy, mechanizm indeksacji zawarty w umowach frankowych jest sprzeczny z naturą umowy kredytu indeksowanego. Cóż to oznacza? No, nie mniej, nie więcej oznacza to tyle, że jeżeli mamy tak zawiązany stosunek prawny poprzez tego, kto może kreować tak naprawdę w sposób zupełnie arbitralny i dowolny świadczenie drugiej strony, czyli chociażby ustalanie salda kredytu, później rat kredytowych, różnego rodzaju opłat i tak dalej, no tego rodzaju mechanizm w ujęciu zarówno przepisów prawa, jak i teraz w potwierdzeniu tego przez Sąd Najwyższy, no jest absolutnie nieuczciwym mechanizmem, który prowadzi właśnie do upadku takiej umowy. Oczywiście biorąc pod uwagę cały może kontekst tej uchwały, czyli zarówno uchwała zeszłego roku z 7 maja 3 CZP 6/21, gdzie mamy już rocznicę tej uchwały, która ma moc zasady prawne i to właśnie od tego momentu liczymy już bardzo dużo spraw pod rząd wygranych na zasadzie właśnie teorii dwóch kondycji, to ta uchwała dodatkowo uzupełniła jeszcze poniekąd to, co w tamtej uchwale był łaskawy stwierdzić Sąd Najwyższy, czyli wskazał również, ta uchwała wskazuje również na to, że ten mechanizm indeksacji nie dotyczy tylko i wyłącznie konsumenta, że tutaj niezależnie jest od tego, czy dana kredytobiorcą jest konsument, czy też konsument kupujący chociażby na wynajem nieruchomość, czy też w ogóle przedsiębiorca, no tutaj należy powiedzieć, że w zasadzie w ogóle te dowolne ustalanie, o czym mówi tutaj również ta uchwała, kursów kupna i sprzedaży przez drugą stronę umowy, czyli przez bank, jest sprzeczne właśnie z naturą umowy kredytu indeksowanego, no i prowadzi to do tego, że taka umowa jest z mocy prawa też nieważna. Także tutaj szerszy opis tej całej sytuacji, szerszy opis również tych okoliczności, które na dzień dzisiejszy, przynajmniej w moim odczuciu, kładą istotny cień na stanowisko banków z perspektywy różnego rodzaju stanowisk procesowych, a pamiętajmy i to najważniejsze chyba w tego rodzaju relacjach, które zawsze staram się na bieżąco przedstawiać sądów, chociaż ostatnio jest tak bardzo mało czasu, żeby znaleźć przestrzeń w ogóle, przede wszystkim energetyczną do tego, żeby między rozprawami, między spotkaniami spotkać się tutaj chociażby z przysłowiowego samochodu i nagrać coś na żywo, bo po prostu jest tak bardzo dużo różnego rodzaju okoliczności, przede wszystkim związanych z wykreśleniem banku z hipoteki, z egzekucją pieniędzy na konto po prawomocnym wyroku. Bardzo dużo ludzi też chce pozwać bank jak najszybciej, właśnie licząc na to, że przestaną płacić raty kredytowe dzięki zabezpieczeniu roszczenia. Jest wiele też, tak jak już wcześniej wspomniałem, wątpliwości co do tego, jak chociażby sytuacja Getinu przełoży się na cały sektor, czy też właśnie na poszczególne kredyty indeksowane do franka w tym banku. Także tutaj na pewno zachęcam do tego, żebyście śledzili na bieżąco nasze wyroki. Podsumowując jeszcze to, co na dzień dzisiejszy udało się naszym informatykom przygotować, to jest podział na każdy bank, z którego to możecie bezwzględnie korzystać, jeżeli chcecie sobie poczytać o własnym banku, o tym, co w danym banku tak naprawdę w trawie pisze, czy jak wyglądają wyroki. Oczywiście to są w większości prawomocne wyroki, no bo zaznaczę, że tutaj te zestawienie prezentuje jedynie serię wyroków od właśnie uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja zeszłego roku. Natomiast wszystkie wyroki są również dostępne na stronie jak wygrywamy. Miejmy nadzieję, że zaraz tutaj to nam może inaczej zróbmy. Zróbmy tak.
powinno zaraz coś tutaj nam wyskoczyć. Jest, proszę bardzo. I tutaj mamy zakładkę, jak wygrywamy. I w tej zakładce również już jest więcej wyroków, które nie są posortowane, tylko lecą jak jeden po drugim. I tutaj też można sobie przewijać i wyszukać swój bank. I tu są te wyroki również sprzed tej całej serii, która zapadła od, tak jak powiedziałem, uchwały 3CZP6/21. No i te wyroki z perspektywy też tego, o czym dzisiaj już mówiłem, czyli uchwały Sądu Najwyższego, prowadzą przede wszystkim do tego, że te umowy są przez sąd unieważniane na zasadzie teorii dwóch kondycji. Ja przypomnę, że w przypadku członków społeczności życia bez kredytu 100% spraw skończyło się właśnie poprzez stwierdzenie nieważności umowy na zasadzie teorii dwóch kondycji. Jeżeli chodzi w ogóle o materiały, które na bieżąco publikujemy, to zachęcam cały czas do subskrybowania naszego kanału na YouTubie i też do oglądania tych wszystkich materiałów, które są w ramach naszej społeczności przygotowywane. Przede wszystkim Okiem Byłej Frankowiczki to jest program przygotowany przez Kasię oraz przez Kingę ostatnio. To są dziewczyny, które wygrały prawomocnie już jakiś czas temu najlepszy możliwy sposób, czyli mają zwrot wszystkich pieniędzy na konto, wykreśloną hipotekę. Oczywiście w przypadku Kasi, bo ona wcześniej wygrała, Kinga jeszcze tego wykreślenia nie ma, no bo pamiętajmy, że to trwa znacznie ponad rok. Natomiast co ciekawe, również tutaj niebawem pojawi się na naszym programie, na naszym kanale w Okiem Byłej Frankowiczki również dr Artur Bartosiewicz, który opowie wszystkie te okoliczności, które jego zdaniem i zresztą tak samo i moim wprowadzą do wniosku, że w bankach istnieje po prostu zmowa. Kolejnym aspektem również, który może się Państwu podobać, a powinien raczej, jest to nasza seria Wygrany Frankowiczek, gdzie tutaj staramy się krok po kroku zapraszać również razem z naszą panią reporter Magdą wszystkich frankowiczów, którzy nie boją się kamery, bo oczywiście kamera też stresuje niektórych zbyt mocno. I tutaj w ramach tego programu również omawiamy wszystkie okoliczności, czyli tego, czy dana osoba chce pomóc innym w wypowiedzi odnośnie tego, jak właśnie doszło do tej nieważności umowy. Także tutaj też jest bardzo fajny, moim zdaniem, cykl. No i jak już wiecie, zarówno webinary, jak i nasz poradnik Frankowicza, wszystkie te okoliczności, które podnosimy w naszych programach, tutaj też jest link do filmu Przekręt na Franka. Zobaczcie, już mamy... Premiera odbyła się 17 grudnia, więc niespełna pół roku temu, a zobaczcie, już mamy na YouTubie ponad 57 tysięcy wyświetleń, na Facebooku jest drugie tyle, także no tutaj absolutnie moim zdaniem hitowy film dla frankowiczów, chociaż już mogę uchylić drąbka tajemnicy, że planujemy w przyszłym roku kolejną część, prawdopodobnie nie będzie się nazywało tak jak książka Droga do życia bez kredytu, tylko pewnie już Droga bez kredytu po prostu, tak? Czyli droga, która prowadzi do życia bez kredytu. Oczywiście nasi prawomocni pomocni również będą służyli Wam w przyszłości najbliższej już pomocą. Tworzymy aplikację, którą też notabene będziemy udostępniali dla wszystkich członków społeczności życia bez kredytu. W tej aplikacji będzie dużo również informacji bieżących, czy też możliwość umawiania spotkań, czy to przez maila, czy bezpośrednio z członkami naszej społeczności, tymi, którzy prawomocnie wygrali. No jak też oczywiście telefonicznie, różne opcje i warianty tutaj będą możliwe w ramach wsparcia Was. Także jeżeli macie pytania, oczywiście zapraszam do zadawania tych pytań tutaj na dole w komentarzach. Ewentualnie zawsze możecie wysłać zapytania na adres kontakt@życiebezkredytu.pl. Ewentualnie z wszystkich innych korzystamy również maili, które macie dostępne na bieżąco, możecie też pisać do mnie. Niedługo się pojawią też maile do naszych prawomocnych pomocnych, gdzie będziecie mogli do nich już bezpośrednio pisać. Także bardzo dużo dzieje się w naszej społeczności, dlatego też jest tak bardzo mało czasu na tworzenie takich kontentów, które byłyby, powiedzmy, no, na bieżąco wskazywałyby na to wszystko, co się dzieje w ramach waszych potrzeb, bo
ten content powstaje tylko w zasadzie i wyłącznie dlatego, że wy zadajecie pytania, zadajecie pewnego rodzaju, no nazwijmy to, kwestie podnosicie, które chcecie, abyśmy, na które byśmy odpowiadali, dlatego też tworzymy to wszystko. Także zapraszam, najbliższy piątek, najbliższa niedziela, również Ekspres Frankowiczów, który prowadzę ze Zbyszkiem Urbańskim. Póki co dziękuję serdecznie, no i cóż, do kolejnego, do następnego.